Ja może jeszcze przed otwarciem sesji. Otwieram dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Serdecznie witam pana burmistrza, zastępcę pana burmistrza, panią pełnomocnik. Witam również bardzo serdecznie wicestarosty Rybnickiego, pana Marka Profaskę. Cieszymy się bardzo, że jest pan z nami. Witam wiceprzewodniczących rady, witam radnych, witam pana skarbnika, pana mecenasa. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, naczelników wydziałów. Witam przedstawicieli mediów, sołtysów, przewodniczących rady dzielnic i zarządów oraz mieszkańców, którzy korzystając z transmisji z dzisiejszej sesji są razem z nami. Witam również obsługę tutaj akustyków, informatyków, jak również panie z biura rady, który protokołują dzisiejsze obrady. Jeżeli państwo pozwolicie, to dalszą część sesji będę prowadził na siedząco. Proszę o potwierdzenie kworum na tabletach. Stwierdzam, że w sesji bierze 16 radnych, nieobecnych 5 radnych, w tym pani Izabela, radna Izabela Rajca, pan radny Leszek Salamon, pan radny Grzegorz Wolny złożyli zwolnienia, są usprawiedliwione ich nieobecności. Pan radny Grzegorz Marek tutaj zgłaszał, że się może troszeczkę spóźnić, także myślę, że do nas dojedzie. W związku z tym w sesji bierze udział 16 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego proszę o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29 przez 324 przez 21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Kto z państwa radnych jest za wycofanie tego projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za wycofaniem tego projektu uchwały z obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Na wniosek burmistrza proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 38 przez 412 przez 21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku sesji? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych. 16 radnych za wprowadzeniem projektu tej uchwały do porządku sesji. Dziękuję bardzo. Proszę również o dokonanie zmian w porządku obrad, wykreślenie podpunktu 9 i dopisanie podpunktu 16 w punkcie 7 porządku obrad sesji. Proszę również o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny, zmiany uchwały budżetowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2022, wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny, uchwały budżetowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2023, zgodnie z utrzymanymi nowymi wersjami projektów. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Jeżeli nie ma uwag, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku dotyczącego protokołów. Protokół sesji z dnia 25 listopada 2020 roku otrzymali radni przed dzisiejszą sesją w wersji elektronicznej. Czy są uwagi do protokołu sesji z dnia 25 listopada? Czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia dotyczącego sprawozdania burmistrza gminy miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności. Sprawozdanie przedstawi pan burmistrz Wiesław Janiszewski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado, wszyscy obecni przedstawiciele urzędu, także jednostek organizacyjnych, sołtysów, także mieszkańcy gminy miasta Czerwionka Leszczyny. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie od 25 listopada do 14 grudnia oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej od 25 listopada do 14 grudnia Rada podjęła 12 uchwał, które wdrożono do realizacji. W powyższym okresie sprawozdawczym wydałem zarządzenia, które dotyczyły zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022, przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto. Kolejne zarządzenie dotyczyło przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej
w sprawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie udzielenia i zamiaru obniżenia, w sprawie zasad udzielenia i zamiaru obniżenia obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, dla których obowiązek czy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciele. W tym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto. Kolejne zarządzenie dotyczyło przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanych położonych w Czerwionce Leszczyna w obrębie Dębińsko. To były dwie uchwały. Kolejne przeznaczenia do zbycia 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce obręb Dębińsko. Dalej wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania obiektów projektu Cyfrowa Gmina realizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka Leszczyny w ramach programu Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym. To były granty, które będziemy niedługo w formie już realizacji zadania przekazywać. Kolejne zarządzenie dotyczyło nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Dalej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie gminy i miasta Czerwionka Leszczyny w roku 2023. Dalej przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych, projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Kolejne zarządzenie dotyczyło upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce Leszczynach. Dalej wprowadzenia nowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków biurowych Urzędu Gminy i Miasta i uchylenia poprzednich. Dalej zasad czy polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta. Kolejne zarządzenie dotyczyło przyjęcia planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto na rok 2023 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Kolejne zarządzenie dotyczyło przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta. Kolejne zarządzenia dotyczyły upoważnienia Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, organizacji składu trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą
wykonywanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Lompy. Kolejne zarządzenia dotyczyły przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego położonego przy ulicy Kopalnianej 35 w Czerwionce-Leszczynach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Dalej powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Tu były dwie uchwały i zarządzenie dotyczące uchylenia zarządzenia burmistrza z 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia dowodów płat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego. I pięć ostatnich zarządzeń dotyczyło przeznaczenia do oddania w dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie przedtargowym, sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu numer 715/22, ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy i miasta wspieranych z budżetu gminy w roku 2023, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą dostawa energii cieplej oraz czy wraz z usługą przesyłu w wodzie gorącej do obiektów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2023. Ponadto wydałem 56 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok i 5 zarządzeń w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022. W okresie sprawozdawczym wzięliśmy udział w następujących uroczystościach i wydarzeniach, a także spotkaniach. Po raz kolejny w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyło się już 15. jubileuszowy turniej kół gospodyń wiejskich Gwara Śląska na Wesoło. W tegorocznej edycji turnieju zmierzyły się gospodynie z Bełku, Czuchowa, Dębińska, Książenic oraz Palowic, prezentując scenkę kabaretową na temat Joto zrobia zacia oraz wykonały piosenkę z tematyki powstań śląskich. Od paru lat ten konkurs odbywa się na zasadzie rywalizacji, w której niewyłaniani są zwycięzcy, ale taka bardzo ważna nagroda publiczności, która można powiedzieć jest przepustką do gminnego turnieju kół, czy powiatowego, odbywa się w powiecie rybnickim. I w tym roku tą rywalizację, ale jednocześnie w oczach widzów pierwsze miejsce, czy wyciężyły panie z koła gospodyń wiejskich w Palowicach. I będą nas oczywiście reprezentować w konkursie powiatowym. W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym miała miejsce także konferencja naukowa Światy poetyckie Rafała Wojaczka, zorganizowana przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury. Chcę podkreślić tutaj bardzo
ważną rzecz, że no, tylko ten okres przerwy związanej z pandemią, te spotkania gdzieś były zawieszone. W tym roku wznowiono tą współpracę z uniwersytetem, z osobami, które w jakiś sposób promują literaturę. Cieszę się, że wśród widzów byli także uczniowie naszych szkół. A autor tego spotkania, Rafał Wojaczek, to mieszkaniec, nieżyjący już mieszkaniec Mikołowa, czyli fajnie jest, jeżeli kultywujemy tradycje związane z naszymi, można powiedzieć, wybitnymi postaciami. Chociaż gdyby tak popatrzeć na życiorys Rafała Wojaczka, to ten artystyczny był bardzo, bardzo bogaty, natomiast w takim życiu prywatnym nie do końca był wzorem do naśladowania. Ale to już taka dygresja. Z okazji Dnia Górnika zorganizowany został koncert barburkowy w wykonaniu Stowarzyszenia Orkiestra Dębińsko. Ponadto swoją obecnością zaszczyciła naszą gminę, zaszczycili przedstawiciele miast partnerskich z Sokołowa, z Ukrainy, Litwy oraz Niemiec. W Leszczynach brałem udział wspólnie z panem przewodniczącym, ale także był pan Artur, była pani Krystyna Jasiczek, jak pamiętam, w odsłonięciu tablicy. Tablicy poświęconej tragedii górnośląskiej. Bardzo ważne wydarzenie, trochę tak przemilczane, ale tutaj wielkie podziękowania dla organizatorów tego przedsięwzięcia Stowarzyszenia Dzwon, które to stowarzyszenie no, bada ten okres, kiedy z jednej strony na terenie Górnego Śląska no, mamy rok 45, czyli koniec wojny. Wydaje się, że euforia związana z nie wiem, czy z zwycięstwem tak do końca, ponieważ wiemy, że tu historycy, ale nie tylko, myślę, sprzeczają się co do pojęcia zwycięstwa. Ale tragedia górnośląska, tych, którzy zamiast świętować, byli w cudzysłowie pakowani do wagonów i albo wysyłani najpierw do obozów takich przejściowych, załóżmy w Zgodzie Świętochłowice, albo innych miejsc, w których byli najpierw przetrzymywani, a później wysyłali na Daleki Wschód do ciężkiej pracy. To wydarzenie pierwsze było w Leszczynach, drugie wydarzenie bardzo ważne w ostatnią sobotę, można powiedzieć kalka tego wydarzenia w Książenicach. Mój zastępca, pan Andrzej Raudner, pan przewodniczący, pan Marek Szczech, który był gospodarzem tego, można powiedzieć, wydarzenia, także ksiądz proboszcz Roman Laksa i kolejna tablica upamiętniająca te wydarzenia. Dobrze by było, gdybyśmy no, tutaj ten obszar tragedii w jakiś sposób mocno podkreślali, żebyśmy nie próbowali wymazać tego tematu z pamięci. Nie może być to tylko i wyłącznie historia.
badanie tego wszystkiego, co jest związane z tragedią, dotyczyło obszaru, który nie do końca odpowiada dzisiaj obszarowi naszej gminy. To były Leszczyny Kamień i Książenice i Przegędza. I ten obszar to tysiąc osób, które zostały dotknięte tą tragedią. Na marginesie takie tablice upamiętniające to wydarzenie są już w Dębieńsku oraz w Palowicach. Uczestniczyliśmy także w Biesiadzie Śląskiej zorganizowanej w przedszkolu numer 11. Byłem tam wspólnie z panem przewodniczącym. Był także radny Waldemar Mitura, radny Artur Szwed. W minioną sobotę było także ważne wydarzenie w Palowicach. Mogę powiedzieć tak, pierwszy jarmark bożonarodzeniowy, który był w sobotę, a w niedzielę jeszcze dodatkowo kulik z paczką jakąś tam dla mieszkańców. Odbył się także, i to jest ważne, w sobotę 3, drugi turniej piłki siatkowej. Mogę powiedzieć, z punktu widzenia sportowego fantastyczne wydarzenie. Myślę, że zintegrowało taki świat siatkówki. Bardzo wysoki poziom, i tutaj dziękuję wszystkim tym, którzy się zaangażowali w organizację tego turnieju. Wszyscy sołtysi, szefowie rad dzielnic. Dziękuję panu Arturowi Soli, który koordynował tą działalność, oraz pracownikom na czele z panem dyrektor z Miejskiego Ośrodka Sportu. I tutaj wygrała drużyna z Leszczyn Starych. Gratulacje. No właśnie, może oklaski. Szanowni Państwo, także to jest jedno z takich ważniejszych, bo cykliczne także wydarzenia, jest związane ze świętami Bożego Narodzenia. To jest kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Państwo także do tego wydarzenia, żeście się dołożyli. Byliśmy razem z panem przewodniczącym, ale tutaj myślę, że należałoby wymienić wszystkich wolontariuszy, którzy w tym wydarzeniu uczestniczyli. Wyjątkowo dużo, ponad 30 osób, które się w to zaangażowało. Sobota, niedziela, no, można powiedzieć, duże wydarzenie dla tych wszystkich, którzy się w to zaangażowali, wielkie podziękowania. Także w imieniu przede wszystkim tych, którzy odebrali dary. Z punktu widzenia świąt to jest wydarzenie, które można powiedzieć jest ważne dla tych, którzy często nie mają co wrzucić do przysłowiowego garnka. Jeszcze kwestie związane z robotami inwestycyjnymi.
Kontynuowane są zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji na familokach. Trwają końcowe prace związane z rewitalizacją parku Furgoła. Wykonano także remonty dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni śladowych. Wykonano remont fragmentu ulicy Dworcowej w Przegędzy. Także realizowany jest remont ulicy Młyńskiej czy mostu na ulicy Młyńskiej w Czerwionce. Prowadzona jest także akcja Zima. Tak się składa, że ostatnie 3 dni pokazują, że w niektórych obszarach można powiedzieć, że zima znów nas zaskoczyła, chociaż z perspektywy 12 grudnia tego zaskoczenia nie powinno być. Ale tu muszę głośno też powiedzieć, że mieszkańcy naszej gminy mówią, czy nawet dziękują za odśnieżanie naszej gminy. Patrząc na to, jak odśnieżane są sąsiednie gminy i miasta. W związku z tym służbom gratuluję i dziękuję. Chociaż dzisiaj odebrałem kilka telefonów związanych z tym, że nieodśnieżony jest, załóżmy, chodnik. Dobrze by było powrócić do tej tradycji, że ten, kto ma siły, chęć, żeby wziął łopatę i odśnieżył. Także za tego, który tego zrobić nie może, chociażby ze względu na wiek czy chorobę. Chcielibyśmy, żeby stan dróg, bo to jest bezpieczeństwo, był jak najbardziej odpowiadający potrzebom kierujących, ale nade wszystko także osób, które korzystają z chodników, czyli także pieszych. Proszę Państwa, jednostka OSP w Bełku i Stanowicach, no można powiedzieć, świętowała odbiór nowych czy no, nowych z punktu widzenia tego, że to są samochody lepsze. W przypadku Bełku to jest nowy samochód, a w przypadku Stanowic to jest kilkunastoletni samochód, ale w bardzo dobrym stanie. Można powiedzieć, że stan wyposażenia jednostek OSP jest, no, można powiedzieć, bardzo dobry. Ja tylko przypomnę, że w ostatnim czasie nowe jednostki samochodowe otrzymały wspomniany już Bełk, Palowice, Szczejkowice, Leszczyny, Czerwionka. Także tu też podkreślę jedną rzecz, że jeżeli będzie możliwość pozyskania przez Dębieńsko wozu bojowego w roku 2023, to także w budżecie znajdą się środki finansowe na to, żeby wesprzeć zakup tego samochodu. W tym momencie samochód z Dębieńska trafi do Dębieńska Starego. I można powiedzieć, że uzbrojenie w samochody będzie w naszej gminie pełne. W dniu 7 grudnia odbyło się kapituła wyróżnienia Karolinka. Ze względu na to, że rok 2022 jest rokiem jubileuszowym, to jest stulecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, 60-lecie nadania praw miejskich. Kapituła postanowiła przyznać 10 wyróżnień. Procedowano nad 33 wnioskami, przy czym 22 to były z lat poprzednich i 11 zgłoszonych w roku 2022. Chcę zakomunikować, że laureatami w roku 2022 zostali pani
Izabela Krasowska-Salamon, pani Jolanta Szejka, pan Stanisław Breza, pan Henryk Fuchs, pan Bogdan Knopik, pan Marek Szczech, pan Marian Ucherek, Stowarzyszenie Lux Torpeda, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach, chór Magnifikat przy parafii Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Człuchowie. Trzy ostatnie wyróżnienia. Tak się składa, że to są organizacje, stowarzyszenia, które mają dziesięciolecie swojego istnienia. Dwie rzeczy, które chciałbym, żeby na przestrzeni najbliższych miesięcy także były procedowane, jeśli chodzi o samorząd. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej, jeśli chodzi o kwestie związane z polityką proekologiczną w naszej gminie. Nie ukrywam, że nie możemy odejść od tego, co było naszym celem nadrzędnym, że zdrowie jest kwestią najważniejszą. W związku z tym musimy, myślę, że w tym okresie przejściowego kryzysu uzbroić się w siły i w argumenty po to, żeby jednak czyste powietrze, zdrowie było na pierwszym miejscu. W związku z tym będę chciał, ażeby w najbliższym czasie poprzez oczywiście komisję branżową, tutaj pana Adama będę prosił o to, żeby procedować kwestie związane z tym, w jaki sposób realizować cele, które postawiono na ostatnim szczycie klimatycznym chociażby. Ale o tym myślę, że w roku 2023. Chcę tylko państwa poinformować, bo to jest dzień dzisiejszy. To jest z punktu widzenia pracy burmistrza. Ja od rana do godziny 14 procedowałem sprawy związane z dystrybucją węgla. Tak się składa, że no, chyba jutro ruszy już możliwość zakupu przez mieszkańców. I tutaj no, w tej chwili nie będę dziękował wszystkim tym, którzy się zaangażowali w ten obszar, ale począwszy od tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w OPS-ie, a związanego jest z wszelakimi dodatkami, ale dodatek tak zwany węglowy. I teraz to wszystko, co jest związane z przygotowaniem wszystkiego tego, co dotyczy zakupu węgla przez mieszkańców. Około 1000 ton tutaj mamy do rozdysponowania w najbliższym czasie. Węgiel z PGG, czyli węgiel z naszych kopalń, to jest bardzo ważne. Cena 1850 zł. Dzisiaj już były pierwsze wnioski dotyczące tego, że można jutro ten węgiel już kupować. Raz jeszcze powtarzam wszystkim tym, którzy się zaangażowali w tą procedurę, począwszy od najpierw OPS-u, a później pracowników urzędu, wielkie podziękowanie. Na podsumowanie przyjdzie czas, ponieważ w międzyczasie pojawiła się informacja dotycząca tego, że
ten oblig polegający na tym, że najpierw w tym roku 1,5 tony, a w przyszłym roku także 1,5. Dzisiaj te proporcje uległy zmianie. Jeżeli ktoś wykorzysta 0,5 tony w tym roku, to tą drugą tonę może wykorzystać w przyszłym roku, czyli nie 1,5, a 2,5 tony. W związku z tym są takie zapotrzebowania od 0,5 tony do 1,5. Ale to już jest problem bardziej ten logistyczny i transportowy. Myślę, że on jest na całe szczęście poza nami. Myślę, że to uda się załatwić. I jeszcze z obowiązku przedstawiam informacje o zgłoszonych żądaniach wypłaty odszkodowań lub wykupu nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania. I ta informacja, pozwolę sobie ją przeczytać. Burmistrz gminy miasta Czerwionka Leszczyny o zgłoszonych żądaniach wypłaty odszkodowań lub wykupu nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tutaj jest podstawa prawna. W okresie od 7 grudnia 2021 do 5 grudnia 2022 wydano 17 ostatecznych decyzji w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to jest renty planistycznej. Ponadto zlecono wykonanie 77 opracowań nie stanowiących operatu szacunkowego. W tym czasie zgłoszono jedno żądanie odszkodowania na podstawie artykułu 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To jest tyle, jeśli chodzi o informacje burmistrza w okresie od 25 listopada do 14 grudnia. Miałbym tylko jeszcze prośbę do pani pełnomocnik. Dzisiaj było ważne wydarzenie związane z komunikacją miejską, z wspólnym biletem. Jakby mogła pani Ola słów kilka na ten temat powiedzieć. Szanowny panie burmistrzu, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, dzisiaj o godzinie 12 w obecności pana radnego Artura Soli, naszego delegata MZK i pani naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, pani Krystyny Jasiczek, zostało podpisane między Zarządem Transportu Metropolitalnego a MZK porozumienie dotyczące wspólnego biletu. Jest to tak naprawdę pierwszy krok, bilet obowiązuje w aplikacji, ale staraliśmy się o to od kilku lat. No i okazuje się, że jesteśmy pierwszą gminą, która ten wspólny bilet ma. Mam nadzieję, że dalej pójdziemy za kolejnymi krokami i będzie coraz więcej możliwości zakupu tego wspólnego biletu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To myślę, że taka dobra informacja, jeśli chodzi o komunikację. Jeszcze tylko jedna rzecz. Tutaj mi pan Staszek podpowiada, że w sobotę jest bieg 10. jubileuszowy Makówek w Stanowicach, ale w tym czasie także odbywa się szereg uroczystości, które będą w poszczególnych miejscowościach, na które także zapraszam. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. Ja, jeżeli państwo pozwolicie, to w tym momencie oddałbym głos naszemu gościowi, panu staroście Markowi Profaskowi. Proszę bardzo. Szanowny panie burmistrzu, przewodniczący, Wysoka Rado, pracownicy urzędu,
sołtysi, przewodniczący rad dzielnic, szanowni goście. Ja niezmiernie się cieszę i dziękuję za zaproszenie na tą dzisiejszą sesję, bo ten czas przedświąteczny nam się udziela wszystkim, a jedno, co też pokazuje, jak szybko nam mija czas, bo nie tak dawno, czyli rok temu, też tu byłem na sesji i też mogłem do Państwa przekazać informacje. Pokrótce chciałem zrobić takie bardzo krótkie resume, to co w ramach powiatu zrealizowaliśmy w bieżącym roku. I dużą inwestycją, która była przebudowa drogi powiatowej numer 53-11S, ulica Palewicka w Szczejkowicach. To jest od skrzyżowania w rejonie posesji 19 do lasu. Jest to prawie kilometrowy odcinek drogi, który został wyremontowany. Koszt tej inwestycji jest to 3 miliony, prawie 700 tysięcy złotych. I te 3 miliony, bo widzę, że tu niedowierzanie, ale 3 miliony 700 tysięcy złotych zostało wydatkowane z naszego budżetu własnego, czyli bez żadnych środków zewnętrznych. Dalej remonty były mało i wielkopowierzchniowe. W ramach tych wielkopowierzchniowych były to remonty ulicy Pojdy w Leszczynach, Jasionka, Furgoła. Koszt tych remontów 240 tysięcy złotych. Ulica Zabrzańska, odcinek od Orniędowic do wiaduktu, ulica Jesionka, od autostrady do skrzyżowania z ulicą Furgoła i odrodzenia to był koszt 345 tysięcy złotych. Ulica Wiejska, odcinek 290 metrów bieżących, koszt 214 tysięcy złotych. Ulica Bełkowska w Dębieńsku, to jest odcinek 800 metrów, koszt prawie 300 tysięcy złotych. Dodatkowo remontowaliśmy oczywiście drogi za pomocą tak zwanych peczerów. Także koszt tych wszystkich działań jest to 90 tysięcy złotych. Dodatkowo wszystkie prace związane z zielenią, związane z kanalizacją czy odwodnieniem, są to kolejne koszty ponad 100 tysięcy złotych. Dodatkowo zleciliśmy przebudowę drogi, dokumentację na przebudowę drogi powiatowej ulicy Górniczej na odcinku od przepustu do skrzyżowania z ulicą Odrodzenia. Kolejny projekt, przebudowa drogi powiatowej 56-14S, ulica Wolności w Bełku, na odcinku od ulicy Szymochy do skrzyżowania z drogą wojewódzką 925. Kolejny projekt, przebudowa drogi powiatowej 56-21S Górnicza na odcinku od przepustu za posesją przy ulicy Górniczej 45 do ulicy Przemysłowej. Dalej mamy jedno zrealizowany program funkcjonalno-użytkowy ulica Odrodzenia w Dębieńsku i drugi, który też jest na etapie kończenia, program funkcjonalno-użytkowy ulica Parkowa, też na zasadzie formuły zaprojektuj, wybuduj. Dodatkowo również chciałem poinformować, że w budżecie na przyszły rok mamy zagwarantowane 5 milionów złotych na remont ulicy Odrodzenia w Dębieńsku. Jest to kwota, połowa tej kwoty, która jest potrzebna na remont całej tej ulicy, bo całkowity koszt remontu ulicy Odrodzenia to jest koszt 10 milionów złotych. My oczywiście staramy się o środki zewnętrzne. Jeżeli te środki zewnętrzne gdzieś tam zostaną nam przyznane, to będziemy realizować tą inwestycję w całości. Jeżeli nie, będziemy ją dzielić na połowę i połowę tej drogi zostanie wyremontowane, połowę w następnym okresie budżetowym. Chciałem serdecznie podziękować panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu, wiceprzewodniczącym, wszystkim radnym, panu wiceburmistrzowi, pani pełnomocnik, pracownikom urzędu, sołtysom, przewodniczącym rad i zarządów dzielnic za współpracę, bo bez tej naszej współpracy oczywiście nie moglibyśmy tyle rzeczy zrealizować. Ja się cieszę, że mogę tu współpracować na bieżąco z radnymi. Wszelkie sprawy realizujemy na tak zwany telefon. Nie musimy pisać, żeby pewne rzeczy zrealizować. Także serdecznie dziękuję za tą współpracę.
ponieważ mamy okres przedświąteczny, chciałem wszystkim Państwu życzyć takich rodzinnych świąt, wiele odpoczynku, wiele radości z tego bycia z najbliższymi, zdrowia i wszelkiej pomyślności również w nadchodzącym nowym roku. Serdecznie dziękuję. Jeżeli Państwo pozwolą i Pan Przewodniczący, jeżeli by były jakieś pytania, to bardzo proszę, ponieważ bardzo chętnie bym z Państwem był do końca, ale mam również sesję naszą, która dzisiaj jest w Łukowie, sesja Rady Powiatu, także pozwolą Państwo, że potem po tym wystąpieniu będę się musiał przemieścić również na sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania do Pana Starosty? Jeżeli nie ma, to jeżeli Państwo pozwolicie, ja w imieniu całej Rady i wszystkich tutaj zebranych na sesji bardzo dziękuję za życzenia. Dziękujemy również Panie Starosto za te wszystkie inwestycje, które powiat realizuje w naszej gminie. My się bardzo cieszymy, że po prostu te inwestycje są i widzimy, w jaki sposób naszych stan dróg, jak się zmienia i jak infrastruktura drogowa nam tutaj w znacznym stopniu pozwala lepiej funkcjonować. Ja tu w tym momencie pozwolę sobie w imieniu całej Rady, w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych obecnych na sesji również przekazać na ręce Pana Starosty, oczywiście we własnym też, najlepsze życzenia zdrowych, radosnych świąt. Wszystkiego dobrego na nowy rok, chociaż noworoczne życzenia jeszcze będzie okazja na sesji karolinkowej przekazywać, ale zdrowych, radosnych świąt dla całego powiatu rybnickiego, a szczególnie do Rady Powiatu. Ja z prośbą o przekazanie tego na sesji, na którą Pan się udaje. Dziękuję bardzo, zostaną przekazane. Ja tylko jeszcze takim mimochodem, żeby Państwo też mieli obraz, że te środki są w różnych aspektach oczywiście przekazywane na tereny gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Oczywiście oprócz zadań oświatowych, to tylko jako informacja powiem, że jeden dzień intensywnego odśnieżania na terenie całego powiatu to był jeden dzień, gdzie zestawy właściwie siedmiokrotnie przemieściły się po terenie całego powiatu. To jest koszt ponad 200 tysięcy złotych. Także te środki też w tym kierunku musimy, żeby bezpieczeństwo było oczywiście zapewnione. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego życzę. Tutaj prosił jeszcze o głos Pan Radny Henryk Fuchs. Udzielam Panu głosu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja pozwolę sobie sprawdzić kworum, bo widzę, że dojechał do nas Pan Radny Grzegorz Marek. Proszę o potwierdzenie kworum na tabletach. Stwierdzam, że obecnie w obradach naszej sesji bierze udział 17 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do sprawozdań z pracy komisji. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji rewizyjnej przewodniczącego komisji pana radnego Henryka Fuchsa. Proszę bardzo. Halo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy i zaproszeni goście. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 14 grudnia. Radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia oraz protokół z posiedzenia Komisji z 23 listopada bieżącego roku. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag do dzisiejszej sesji. Uchwały szczegółowo omówione były na posiedzeniach w komisjach branżowych. W sprawach bieżących radni
komisji przygotowali projekt uchwały dotyczący planu pracy i planu kontroli na 2023 rok. Projekt uchwały zostanie przekazany, przedstawiony Wysokiej Radzie w celu podjęcia uchwały na sesję w styczniu 2023 roku. Na tym posiedzenie zakończono. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju przewodniczącą komisji panią radną Jolantę Szejka. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy oraz radni. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju. Posiedzenie odbyło się 12 grudnia. W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał dotyczących komisji. Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono uwag. W sprawach bieżących poinformowano o imprezach, które miały miejsce na terenie naszej gminy. Odbyły się Gwara Śląska na Wesoło, Nagroda Publiczności powędrowała do Palowic, odbyła się konferencja naukowa, Światy Poetyckie Rafała Wojaczka, koncert barburkowy oraz z okazji Mikołaja dla dzieci impreza też miała miejsce. Podsumowano projekt dotyczący zakupu komputerów i tabletów dla dzieci z rodzin byłych pracowników popegeerowskich. Poinformowano, że w ramach Polskiego Ładu można pozyskać dofinansowanie w wysokości 98% na remont obiektów zabytkowych. Następnie po raz kolejny poruszono sprawę CPK. Podsumowano akcję Szlachetną Paczkę, podsumowano konkurs Świąteczna Kartka oraz jarmark bożonarodzeniowy w Palowicach. 17 grudnia zapraszamy wszystkich na święto makówek, które odbędzie się na hali targowej w Czerwionce. Poinformowano, że w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Biblioteka Publiczna w Czerwionce Leszczynach oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej zaprezentowali bajki w połączeniu z elementami teatrzyku dzieciom z przedszkola nr 6 pod Jarzębiną. Chciałabym jeszcze wrócić do Szlachetnej Paczki i chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim naszym pracownikom oraz wolontariuszom, gdzie naprawdę akcja Szlachetnej Paczki cieszy się powodzeniem, a tak jak zawsze co roku mamy okazję się dołożyć i kwota z naszych składek, czyli radnych, wynosiła 1150 zł. Z tego miejsca chciałam życzyć w imieniu, myślę, że wszystkich członków komisji zdrowych, spokojnych i błogosławionych świąt. Dziękuję. Ja tylko może dodam do tego wydarzenia związanego ze Szlachetną Paczką. Rada Miejska tutaj, jak pani przewodnicząca wspomniała, jak co roku włączyła się w tą akcję i kwota zebrana tutaj na ostatniej sesji 27 listopada została przekazana właśnie wolontariuszom do realizacji Szlachetnej Paczki dla wytypowanej rodziny. Myśmy charakterystykę tej rodziny mieli okazję poznać. Ja tylko pozwolę sobie, dotarło podziękowanie za włączenie się do tej akcji na ręce do Biura Rady. Ja pozwolimy sobie te podziękowania i sprawozdanie z tego całego wydarzenia przesłać pocztą elektroniczną do wszystkich radnych, do wiadomości. Pozwolę sobie przytoczyć tylko tutaj słowo od rodziny, która została objęta właśnie tą Szlachetną Paczką. I rodzina za pośrednictwem wolontariusza wręczyła darczyńcy szklanną bombkę wraz z życzeniami świątecznymi. Rodzina bardzo dziękuje darczyńcom za tak okazałą pomoc. Jesteście dla nas kimś ważnym i sprawiliście nam ogromny prezent, o którym będziemy zawsze pamiętać i mile wspominać te chwile. Dzięki wam nasze święta będą wyjątkowe i bardzo szczęśliwe. Dziękujemy. To są podziękowania od rodziny, która otrzymała Szlachetną Paczkę, między innymi ta Szlachetna Paczka też zawierała nasze tutaj zaangażowanie w tym temat. Dziękuję. W tym momencie również, tak jak pan burmistrz wspomniał, byłem na tym spotkaniu z wolontariuszami. Rzeczywiście jest to bardzo duże wrażenie, jak widzi się tylu młodych ludzi zaangażowanych w organizowanie pomocy innym naszym
mieszkańcom. Tutaj okazuje się, że te centrum szlachetnej paczki, które funkcjonowało w CKE, obejmuje oprócz naszej gminy również gminę Orzesze i Ornontowice. Ci wolontariusze działają na obszarze tych trzech gmin. Rzeczywiście tam jest było ponad 30 wolontariuszy plus około 30 osób wspomagających. Także w sumie gdzieś 60 młodych ludzi było w to zaangażowanych. Także to jest bardzo duża siła, bardzo duży potencjał. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do sprawozdania pani przewodniczącej? Jeżeli nie ma, to dziękujemy pani przewodniczącej. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty przewodniczącą panią radną Stefanię Szyb. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Posiedzenie komisji odbyło się 14 grudnia. Omówiono dwa branżowe projekty uchwał, które zostały pozytywnie zaopiniowane. Członkowie komisji zostali poinformowani o działaniach mających na celu obniżenie kosztów utrzymania placówek oświatowych w naszej gminie. Przekazano informacje o obecnej sytuacji zaopatrzenia w węgiel szkół i przedszkoli. Poinformowano o projekcie rozbudowy szkoły podstawowej w Stanowicach o przynajmniej dwie sale lekcyjne. 1 grudnia miało miejsce spotkanie w tej sprawie z panem burmistrzem, projektantem, dyrektorem szkoły oraz sołtysem. Ustalono, że w roku 2023 zostanie wykonany projekt rozbudowy szkoły oraz kosztorys. Poinformowano o programie funkcjonalno-użytkowym dotyczącym przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części parteru budynku ku przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły podstawowej nr 4 w Czerwionce na dwa oddziały przedszkolne. Na tym komisja zakończyła swoje posiedzenie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej przewodniczącego komisji pana radnego Marka Szczech. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni goście, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej. Posiedzenie odbyło się 13 grudnia 2022 roku. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze w 2023 roku. Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono uwag. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił informacje na temat działalności ośrodka w ostatnim okresie. Między innymi odbył się turniej tenisa stołowego, turniej siatkówki, odbyły się wyjazdy w Beskid Śląski oraz na jarmark świąteczny we Wrocławiu. Planowane są kolejne wyjazdy, turnieje tenisa oraz turnieje szachowe. Trwają przygotowania do otwarcia lodowiska. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła bieżącą działalność Wydziału. Między innymi ogłoszono konkurs na usługi opiekuńcze. Przygotowywany jest konkurs z zakresu rozwoju sportu oraz kolejne konkursy zgodnie z zapisami programu współpracy gminy i miasta Czerwionka Leszczyny z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik do spraw społecznych poinformowała, że 15 grudnia podpisana zostanie umowa pomiędzy Metropolią i Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w sprawie wprowadzenia jednego biletu. Zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła aktualną działalność Ośrodka Pomocy w ostatnim okresie. Przedstawiła również informację dotyczącą realizacji wniosków mieszkańców o dodatek węglowy i dodatek do gospodarstw domowych. Na tym posiedzenie komisji zakończono. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa przewodniczącego komisji pana radnego Artura Sola. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa. Posiedzenie komisji odbyło się 13 grudnia bieżącego roku.
Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji członkowie komisji nie zgłosili uwag. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów przedstawi informację dotyczącą bieżącej działalności Wydziału. Między innymi ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji na osiedlu Malenie. Przygotowywany jest przetarg na dokończenie budowy przedszkola w Dębieńsku. Trwają konsultacje z projektantami w zakresie budowy żłobka w Leszczynach, jak również dobiegają końca roboty na familokach. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawi informację na temat bieżącej działalności zakładu. Między innymi poruszył kwestię utrzymania budynku przy ulicy Młyńskiej. Poinformował, iż otrzymano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynku przy ulicy Waryńskiego. Koszt adaptacji to szacunkowo ponad 2 miliony złotych, a koszt wyburzenia to około 500 tysięcy złotych. Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych przedstawił informację na temat bieżącej działalności. Poinformował o postępach realizacji inwestycji w parku imienia Piotra Furgoła w Czerwionce. Zaproponowano, aby otwarcie parku nastąpiło dopiero około miesiąca kwietnia, co pozwoli na ustabilizowanie gruntu i nasadzeń. Omówiono również sposób i efekty prowadzenia akcji Zima na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Uzyskano informację, że trwają rozmowy i działania mające na celu przystąpienie firmy Budimex do realizacji remontu drogi wojewódzkiej 925. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami przewodniczącego komisji, pana radnego Waldemara Mitury. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni goście, drodzy mieszkańcy. Posiedzenie komisji odbyło się 13 grudnia. Komisja uczciła chwilą ciszy pamięć ofiar stanu wojennego, a także uczciła chwilą ciszy pamięć zmarłego byłego radnego i członka Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Andrzeja Armundowicza. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 51 przez 485 przez 22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu. Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji członkowie komisji nie zgłosili uwag. Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił informację na temat bieżącej działalności Komisariatu Policji oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska przedstawił informację na temat bieżącej działalności Wydziału oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawy związane z działalnością Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w zakresie bezpieczeństwa omówił dyrektor zarządu. Między innymi zapoznano się z działaniami zarządu dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w związku z atakiem zimy w ostatnich dniach. Na tym komisja zakończyła posiedzenie. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego przewodniczącego komisji pana radnego Adama Karaszewskiego. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego. Posiedzenie komisji odbyło się 12 grudnia o godzinie 16. Komisja omówiła branżowe projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję. Naczelnik Lucyna Król przedstawiła szczegółowo w formie multimedialnej materiały związane z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie Zwałów Płaskich oraz węzła autostrady A1, rejon Stanowice Bełk. Przy okazji wspólnie z pełnomocnikiem Grzegorzem Wolnikiem zdementowała informację o planowanej likwidacji istniejącej zieleni w strefie buforowej w związku z planami budowy farmy fotowoltaicznej na terenach Zwałów Płaskich. W związku z powyższym komisja przedmiotowe projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. W dalszej części posiedzenia
członkowie komisji omówili szczegółowo treść projektów dotyczących pozbywania się z terenów nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Przedmiotowe projekty komisja zaopiniowała pozytywnie. W sprawie projektu uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Czerwionka Leszczyny komisja podjęła wniosek o wycofanie tego projektu z obrad dzisiejszej sesji w celu przeprowadzenia ponownej konsultacji. Następnie pani Sylwia Gruszkiewicz z Biura Rady poinformowała obecnych na posiedzeniu komisji o skierowaniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Rybniku w sprawie odstrzału interwencyjnego populacji dzików zgodnie z treścią wniosku z poprzedniego posiedzenia komisji. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska poinformował, iż firma Zower nie otrzymała jeszcze odpowiedzi od spółki Tauron w sprawie możliwej mocy przyłączeniowej dla planowanej budowy farmy fotowoltaicznej. Na tym zakończono posiedzenie komisji. Czy są jakieś uwagi, pytania do przedstawionego sprawozdania? Dziękujemy. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów przewodniczącego komisji, pana radnego Stanisława Bryza. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów. Posiedzenie komisji odbyło się 14 grudnia 2022 roku. Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny na 2022 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik omówił zmiany, jakie zostały wprowadzone do uchwały budżetowej zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów główne zmiany dotyczą zwiększenia środków na realizację zadań powierzonych przez starostwo powiatowe w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i opieki dla uchodźców w kwocie 55 800 zł. Zwiększenia środków na dodatek węglowy w kwocie 2 518 380 zł. Oraz zwiększenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000 zł. Natomiast po stronie wydatków to zwiększenie środków dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zakwaterowanie uchodźców w kwocie 55 800 zł, zwiększenie środków na wypłaty dodatku węglowego i dla gospodarstw domowych w kwocie 2 485 000 zł. Zwiększenie dotacji dla ZGM na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych w kwocie 80 000 zł. Wobec powyższego planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2 253 000 zł i wynoszą 239 465 272 zł. Zaś planowane wydatki są wyższe o kwotę 838 370 zł i wynoszą 259 404 028 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi 19 938 756 zł. Projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny na 2022 rok zostały przez radnych członków komisji zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Następnie skarbnik omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla ZGM w Czerwionce Leszczynach oraz projekt uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 38/412/21 Rady Miejskiej z dnia 15 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej nr 924. Powyższe projekty uchwał zostały przez radnych członków komisji zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. W kolejnym punkcie skarbnik omówił projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny na 2023 rok wraz z autopoprawkami. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 listopada bieżącego roku skarbnik przypomniał radnym zasady konstruowania budżetu, a następnie omówił podstawowe dane zapisane w projekcie budżetu na 2023 rok.
Skarbnik stwierdził, że stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych zapisane w projekcie budżetu na 2023 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, są niższe od górnych stawek kwotowych, a ich wzrost w stosunku do 2022 wynosi 11,8% i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2022 roku. Waloryzacja stawek podatków lokalnych jest niezbędna dla zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy, gdzie wydatki będą i tak zdecydowanie wyższe niż inflacja za pierwsze półrocze 2022 roku. Podstawowe dane zawarte w projekcie budżetu na 2023 rok przedstawiają się następujące. Po stronie planowanych dochodów to kwota 187 849 794 zł, a po stronie planowanych wydatków to kwota 204 984 659 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10 968 000, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 25 568 000 zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 176 881 000 zł. A wydatki bieżące wyniosą 179 416 000 zł. Z powyższych danych wynika, że w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano deficyt w kwocie 17 134 865 zł. Ponieważ dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących, nie spełniamy warunków zapisanych w artykule 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z pandemią COVID-19 ustawodawca dopuścił jednak możliwość, że wydatki bieżące mogą być wyższe od dochodów bieżących pod warunkiem, że ta różnica będzie miała pokrycie w wolnych środkach. My ten warunek spełniamy. Istotną sprawą jest również zadłużenie gminy, które w naszym przypadku wzrasta o 3 miliony złotych. Zaplanowane w budżecie zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 ma wynieść 20 milionów złotych. W czasie dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok omówiono m.in. zagrożenia, które mogą mieć wpływ na jego wykonanie. Do najważniejszych zagrożeń należą zmniejszenie dochodów z podatku PIT od osób fizycznych i prawnych w związku z jego obniżką od 1 lipca bieżącego roku do 12%. Naciski na płace w związku z podniesieniem płacy minimalnej, która znowu wzrośnie i od 1 stycznia 2023 będzie wynosić 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł. Te stawki są wynegocjowane z rządem, poprzednio były troszkę niższe. Wysokie stopy procentowe ustanowione przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego mają również istotny wpływ na obsługę zadłużenia. W naszym przypadku obsługa zadłużenia wzrośnie czterokrotnie i wyniosie prawie 1 600 000 zł. Prognozowana dalsza wysoka inflacja i związane z tym wysokie ceny towarów i usług. Wyraźne spowolnienie gospodarki, a nawet recesja prognozowana na pierwszy kwartał przyszłego roku oraz przedłużająca się wojna na Ukrainie. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Czerwonka Leszczyny, a projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwonka Leszczyny na 2023 rok wraz z autopoprawkami zaopiniowała pozytywnie przy jednogłośnie wstrzymującym. Protokół nr 41 przez 2022 z poprzedniego posiedzenia komisji został przez radnych członków komisji przyjęty jednogłośnie. W sprawach bieżących dyskusja dotyczyła zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Dębieńsku w 2023 roku. Tu burmistrz przekazał informację o finansowaniu tego zakupu oraz przebudowę garażów OSP Leszczyny. Na tym posiedzenie komisji zakończono. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przewodniczącego komisji pana radnego Artura Szwed. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 14 grudnia 2022 roku. Członkowie komisji omówili skargę złożoną na dyrektora przedszkola nr 11 w Czerwionce-Leszczynach. Było to pierwsze spotkanie w tej sprawie. Na posiedzeniu omówiono tok dalszego postępowania. Między innymi ustalono termin kolejnego posiedzenia oraz listę osób, które zostaną zaproszone w celu omówienia sprawy. Na tym komisja zakończyła swoje posiedzenie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Dziękuję. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy klubu radnych PiS. W zastępstwie przewodniczącej klubu sprawozdanie przedstawi pan radny Gabriel Breguła. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie za okres od 26 listopada. Klub radnych spotkał się w przedmiotowym okresie jeden raz. Podczas spotkania omawialiśmy sprawy związane z projektami uchwał na dzisiejszą sesję. W okresie międzysesyjnym radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyli w następujących wydarzeniach. 26 listopada byli obecni w Stanowicach podczas przywitania nowego wozu bojowego. 27 listopada radni brali udział w turnieju kół gospodyń wiejskich w CKE Gwara Śląska na Wesoło. 4 grudnia radni złożyli kwiaty pod krzyżem przy kopalni Dębieńsko. W tym samym dniu również uczestniczyli w koncercie barburkowym. 5 grudnia obecność była, tylko ja byłem podczas dyskusji publicznej tutaj właśnie nad zmianami w studium. Ponadto wraz z radnymi Rady Powiatu w Rybniku odwiedziliśmy dzieci z powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, którym to podarowaliśmy słodkie upominki. Interpelacje, jakie składamy, to w sprawie remontu odcinka drogi ulicy Szkolnej w sołectwie Przegędza. Że akurat jestem z Przegędzy i powiem, że to jest odcinek, który ma już ponad 40 lat tej drogi. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Klubu Radnych Ruchu Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny, Wspólnota Samorządowa Subregionu, Wspólnota Śląska Ciosek, przewodniczącego klubu pana radnego Artura Sola. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie z pracy Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny, Wspólnota Samorządowa Subregionu, Wspólnota Śląska Ciosek za okres od 26 listopada 2022 roku do 15 grudnia bieżącego roku. W okresie objętym sprawozdaniem klub spotkał się dwukrotnie na swoich posiedzeniach, gdzie omawiano bieżąco sprawy związane z funkcjonowaniem gminy miasta. Poruszano między innymi tematy związane z projektami uchwał wprowadzonymi pod obrady dzisiejszej sesji. Dyskutowano szerzej na temat uchwały budżetowej gminy miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej. Klub radnych zaopiniował pozytywnie projekty uchwał ujęte w porządku obrad dzisiejszej sesji. Członkowie klubu pozostają w stałym kontakcie z burmistrzem, jego zastępcą, pełnomocnikami, skarbnikiem oraz sekretarzem, panią sekretarz, jak również dyrektorami jednostek organizacyjnych oraz naczelnikami poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy i Miasta. Klub radnych zawnioskował do burmistrza o podjęcie działań mających na celu weryfikację i wprowadzenie ewentualnych zmian zapisów statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w odniesieniu do wyborów sołtysów i rad sołeckich, rad dzielnic oraz zarządu osiedla. Członkowie klubu w okresie sprawozdawczym brali udział m.in. w wydarzeniach i uroczystościach takich jak 27 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach uczestniczono w 15. turnieju kół gospodyń wiejskich Gwara Śląska na Wesoło. 28 listopada w CKM uczestniczono w spotkaniu pod nazwą Rozmowy o wartościach, które prowadzone było przez aktora teatralnego i filmowego Olgierda Łukaszewicza. W debacie udział ponadto wziął poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz poseł do Sejmu RP Izabela Leszczyna. W dniu 3 grudnia w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbyły się drugie Mistrzostwa Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny w siatkówce. Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn reprezentujących poszczególne dzielnice, sołectwa i osiedle. Po zaciętych rozgrywkach, w których uczestniczyło około 100 zawodników i zawodniczek, wygrała drużyna reprezentująca dzielnicę Leszczyny Stare. W dniu 4 grudnia uczestniczono w obchodach barburkowych, to jest mszy świętej oraz koncercie Orkiestry Miejskiej Dębieńsko organizowanym w CKE.
W dniu 10 grudnia w Palowicach uczestniczono w jarmarku bożonarodzeniowym. W tym miejscu chciałbym podziękować obecnej pani sołtys za organizację, pani Dominice Baranowicz, pogratulować na ręce pani sołtys i wszystkich organizatorów tego przedsięwzięcia. Miałem okazję uczestniczyć. Naprawdę gratuluję i zazdroszczę aktywności mieszkańców i wszystkich podmiotów organizujących ten jarmark. Tego samego dnia w kościele w Książenicach odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary tragedii górnośląskiej z terenu Kamienia i Książenic. Wcześniej takową tablicę umiejscowiono również w kościele w Leszczynach. W okresie sprawozdawczym uczestniczono w uroczystości przekazania wozów bojowych do OSP Stanowice oraz OSP Bełk. W dniu 14 grudnia członek klubu będący delegatem burmistrza do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wziął udział w posiedzeniu zgromadzenia, podczas którego przyjęto budżet związku na 2023 rok. Ponadto dzisiaj o godzinie 12 w zameczku w Leszczynach podpisano porozumienie pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przy udziale Metropolitarnej Jednostki Budżetowej, to jest Zarządu Transportu Metropolitarnego, a Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym. Porozumienie zawarte zostało w celu utworzenia dla obszaru GZM oraz MZK Jastrzębie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w komunikacji miejskiej i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023 roku. Na mocy przedmiotowego porozumienia mieszkańcy Czerwionki Leszczyn będą mogli zakupić bilety okresowe umożliwiające podróżowanie w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK na terenie gminy Czerwionka Leszczyny oraz na terenie odpowiednio jednego bądź dwóch wybranych miast w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM lub na terenie całej sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Proszę, pan radny Artur Sola. Szwed, przepraszam bardzo. Ja chciałem tylko jeszcze tutaj dołączyć do sprawozdania, że uczestniczyliśmy wystawą tutaj, która jest na terenie CKE, przełączenie Górnego Śląska do Polski. Ta wystawa będzie jeszcze do soboty. Jest ona sprowadzona z Katowic IPN-u, także można się zapoznać z fotografią, jak to wszystko się przedstawiało w danym okresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku dotyczącego informacji, które wpłynęły do biura rady. I tak... Wpłynął wniosek pana burmistrza gminy i miasta o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały. Następnie wpłynęły sprawozdania burmistrza gminy i miasta w przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 51 przez 485 przez 22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr 35 przez 393 przez 17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy. Następnie zmiany uchwały nr 48 przez 528 przez 18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka Leszczyny.
oraz zmiany uchwały nr 52 przez 575 przez 18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny, z późniejszymi zmianami. Następnie informacja burmistrza gminy i miasta o zgłoszonych żądaniach wypłaty odszkodowań lub wykupu nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat z tytułu wartości nieruchomości na skutek uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2023, projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Czy są jakieś pytania, uwagi do przedstawionej korespondencji? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie. Projekty uchwał zawarte w kolejnych podpunktach porządku dzisiejszej sesji omówiono na posiedzeniach komisji branżowych przed sesją. Poddaję pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwał. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 17 radnych, 17 radnych za przyjęciem wniosku. Wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedowania uchwał. Pierwsze, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 17 radnych, 17 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 17 radnych, 17 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 17 radnych. Brak głosu jednego jest. Za przyjęciem. Głosowało 16 na tabletach. Jeden głos głosowany tradycyjnie. 17 głosów za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przed omawianiem projektów uchwał dotyczących budżetu gminy miasta na 2023 rok proszę pana skarbnika gminy miasta o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2023, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka-Leszczyny oraz o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały
budżetowej na 2023 rok. Proszę bardzo, panie skarbniku. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja przedstawię po kolei wszystkie trzy uchwały, a więc pierwsza uchwała to jest uchwała numer 4200 łamane przez 5, łamane przez 155, łamane przez 2022. 5 składu rzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2022 roku. Jeżeli mogę przerwać, aby tutaj pan podszedł do mównicy. Staram się dojść. Jak pan mówi o pieniądzach, tak, to ja wolę, jak pan jest bliżej mnie. Dziękuję za zaszczyt, panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję serdecznie. Proszę debiut. Bardzo. A więc, szanowni państwo, jeżeli chodzi o tą uchwałę, to będę kontynuował. To jest uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz Panie przewodniczący, to może ja z powrotem. Da rady. Dobrze, to ja będę kontynuował, tak? Opinii w sprawie o przedłużonym przez burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem materiałami informacyjnymi. Paragraf pierwszy wydaje się pozytywną opinią przedłożonym przez burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie. Piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego przez burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający ustalił, co następuje. W projekcie budżetu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 183 222 594 zł 64 grosze, w tym dochody bieżące w wysokości 172 381 352,31. Wydatki ogółem w wysokości 197 522 594 zł 64 grosze, w tym wydatki bieżące w wysokości 173 817 067 zł 25 groszy. Zaplanowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 435 714,94 zł. Jednocześnie gmina i miasto dysponuje niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a zatem spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. 3. Planowany deficyt ma wynieść 14 300 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji w wysokości 3 milionów zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 800 000 zł oraz wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9,5 miliona złotych. Kwoty zaplanowanych rezerw ogólnej i celowej, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, spełniają wymogi, o których mowa w artykule 222 ustawy o finansach publicznych oraz artykułu 226 ust. 4
o zarządzaniu kryzysowym. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i jest opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 212 ustawy o finansach publicznych. Zakres przewidziany dla organu wykonawczego poważnie nie budzi zastrzeżeń, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia. Projekt uchwały budżetowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny na 2023 rok zaopiniowano, jak w sentencji uchwały podpisała przewodnicząca 5 składu rzekającego pani Anna Baran. Przepraszam, że zepsułem. Czasami trzeba ponieść koszty. Czy damy radę, panie? Normalny mikrofon. Możemy poprosić. Normalny mikrofon. A jest już, tak? Dziękuję serdecznie. Dobrze, to kolejna uchwała, to jest uchwała numer 4200 łamane przez 5, łamane przez 156, łamane przez 2022, 5 składu rzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Wydaje się pozytywną opinią o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 14 300 000 złotych przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok gminy miasta Czerwionka Leszczyny. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny na 2023 rok przedstawionym przez burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dochody ogółem zaplanowano w wysokości 183 222 594 zł 64 grosze, a wydatki ogółem w wysokości 197 522 594 zł 64 grosze. Planowany deficyt budżetowy ustalono jako różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami ma wynieść 14 300 000 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji w wysokości 3 milionów zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 800 000 zł oraz wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 500 000 zł. Możliwość dysponowania niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych we wskazanych wysokościach. Skład orzekający ocenił na podstawie posiadanych dokumentów, w tym sprawozdania RBNDS o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 roku i uchwały budżetowej gminy miasta na 2022 rok ze zmianami. Z zawartych tam danych wynika, że istnieje możliwość sfinansowania deficytu 2023 roku ze wskazanych źródeł, ze sporządzonej prognozy kwoty długu na lata 2023-2029 stanowiący element projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że emitując obligacje na kwotę 6 milionów złotych, z czego 3 miliony mają służyć pokryciu deficytu budżetowego 2023, gmina i miasto spełni przy przyjętych założeniach planistycznych relacje, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak na wstępie. I ostatnia uchwała, to jest uchwała numer 4205/157/2022 5 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny. Wydaje się pozytywną opinią przedłożonym przez burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po dokonaniu analizy przedłożonego przez burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny stwierdza, co następuje. Projekt opracowany został w formie przyszłej uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach w sprawie WPF-u gminy miasta i obejmuje lata 2023-2029. Projekt ten zawiera elementy określone w artykule 226 ustawy o finansach publicznych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową jest zgodny z wymogami określonymi w artykule 227 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej w projekcie budżetu na 2023 są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów i wynoszą odpowiednio deficyt w wysokości 14 300 000, przychody w wysokości 17 300 000, rozchody w wysokości 3 milionów złotych. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu relacji, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. W 2023 roku dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 435 714,94. Jednocześnie gmina i miasto dysponuje niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a zatem spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2023 roku planowany dług wyniesie 20 milionów złotych i zgodnie z przedłożoną prognozą zostanie on całkowicie spłacony w 2029 roku. W latach 2024-2029 gmina i miasto nie planuje zaciągania długoterminowych zobowiązań zwrotnych. Upoważnienia dla burmistrza gminy miasta do zaciągania zobowiązań i przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zostały prawidłowo określone. Przedłożone do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia nie budzą zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, skład orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny zaopiniował jak w sentencji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi za odczytanie stanowisk Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przechodzimy do procedowania uchwał budżetowych. Pierwsza jest projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Czerwionka Leszczyny. Tutaj w sprawozdaniu z Komisji Budżetu było wyartykułowane prace, które w tej komisji były nad budżetem prowadzone, jak również nad wieloletnim prognozą finansową gminy. Prace nad budżetem były, czy projekt budżetu był omawiany również na komisjach branżowych. Wszyscy radni otrzymali projekt budżetu zgodnie z wymogami ustawowymi 15 listopada.
również jeszcze uwagi do budżetu była możliwość składania do 5 grudnia. Niemniej jednak termin ten nie był do końca sztywny. Jeszcze na komisjach przed dzisiejszą sesją tematy w ramach potrzeb członków komisji były poruszane i były dyskutowane. W związku z tym, czy jeszcze do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Czerwionka są jakieś uwagi? Czy państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, to kto z państwa radnych jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny? Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Jest pani za, a widzę, że już też chyba siada tablet. Czy tutaj pan Artur Szwed? Dwóch głosowało 15 radnych na tabletach za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej. Dwóch radnych ze względów usterek technicznych głosowało tradycyjnie. W sumie 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2023. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze uwagi, pytania do projektu uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2023? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma uwag, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Głosowało 17 radnych, 16 radnych za przyjęciem budżetu, jeden głos wstrzymujący. Ogłaszam, że budżet gminy i miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2023 został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. Gratulacje. Gratulacje panie burmistrzu za przygotowanie budżetu. Gratulacje panie skarbniku. Gratulacje wszystkim tutaj przedstawicielom urzędu, którzy pracowali nad przygotowaniem tego budżetu. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, Wysoka Rado, panie przewodniczący, fajnie jest, jak można uczestniczyć w spotkaniu Wysokiej Rady z kierownictwem urzędu i osiągnąć jakiś rodzaj kompromisu, nie wiem, porozumienia, konsensusu, który dotyczy no, najważniejszej uchwały dla funkcjonowania samorządu, czyli uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy. Rok 2023 wchodzimy z porozumieniem, które rzadko tutaj osiągamy. W związku z tym chcę państwu bardzo serdecznie podziękować za głosowanie. Jest to oczywiście zobowiązanie także dla mnie, dla moich najbliższych współpracowników, żeby można było ten budżet jak najlepiej zrealizować, bo wiemy doskonale, że że planujemy dochody, a wydatki już mamy faktycznie gdzieś tam wskazane. Żeby te zadania zrealizować, trzeba budżet wykonać, środki finansowe mieć. Pozwolicie państwo, że w tym momencie podziękuję wszystkim tym, którzy z ramienia urzędu ten budżet przygotowywali, panu skarbnikowi i jego najbliższym współpracownikom.
całej grupie osób, które codziennie razem ze mną przynajmniej przez jedną godzinę planują wszystko to, co jest związane z pracą urzędu, a później już ciężka praca wszystkich pozostałych pracowników. Mówię to także o jednostkach organizacyjnych urzędu, to jest ponad 1000 osób. Także w placówkach oświatowych oczywiście. Ja chcę tylko i wyłącznie przytoczyć jedną kwestię dotyczącą, nie wiem, to jest zbieżność. Zawsze sesję mieliśmy w piątek, dzisiaj mamy w czwartek. Być może należałoby się zastanowić, że ten czwartek jest szczęśliwszy. Ale dzisiaj także procedowany był budżet państwa. Tam konsensusu takiego nie było, ale przytoczę tylko parę liczb, które są, myślę, ważne nie dla samych liczb, tylko dla kwestii, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o rok 2023. Otóż załóżmy dochody, to jest ponad 600 miliardów złotych, wydatki to jest ponad 670 miliardów, planowany deficyt to jest około 70 miliardów złotych. Planuje się wzrost PKB o 1,7. Planuje się średnią inflację na poziomie 9,8, a dzisiaj ogłoszono inflację na poziomie 17,5. I jedna ważna informacja mówiąca o tym, że stopa bezrobocia na koniec 2023 roku wyniesie 5,4, czyli można powiedzieć, tego bezrobocia prawie nie będzie. To jest higieniczne bezrobocie, które można powiedzieć w klasycznej sytuacji dobrego funkcjonowania państwa, rozkwitu gospodarczego funkcjonuje. Kryzys gospodarczy, który nie ma bezrobocia, albo bezrobocie, które było zawsze charakterystyczne dla kryzysów gospodarczych, w tej chwili nie występuje. Myślę, że wiemy dlaczego, między innymi. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, żeby sprawa była jasna. Dzisiaj jest szereg tarcz osłonowych, które powodują, że pieniądze się pojawiają, one rekompensują kryzys, a tak faktycznie dzisiaj powinniśmy zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby nakręcić koniunkturę gospodarczą. Od ilości pieniędzy na rynku nie będziemy bogatsi, bo jeżeli zakładamy, że inflacja będzie 9,8, podwyżki będą 10%, a faktyczna inflacja będzie 17%, to jesteśmy, siła nabywcza naszych wypłat jest o 10% niższa. To jest proste wyliczenie, które gdzieś tam łatwo sobie zrobić. Liczymy na to, że dochody naszej gminy będą realizowane, bo bez tych dochodów nie będziemy mogli zrealizować wielu zadań, które chcemy zrealizować. Ważne, tym chcę zakończyć, żebyśmy jednak pozyskali środki zewnętrzne. Krajowe plany odbudowy, miliardy czekają, bo zadań jest mnóstwo i chciałoby się, żebyśmy w najbliższych dniach uzyskali informację, że można z naszych bloków startowych po prostu ruszyć.
jesteśmy organizacyjnie przygotowani prawie tak jak do sprzedaży węgla. W związku z tym myślę, że we mnie jest taki optymizm jak w głosowaniu na temat budżetu. W związku z tym dziękuję bardzo wszystkim radnym. Dziękuję panie przewodniczący, na pana ręce. To są podziękowania dla Wysokiej Rady. Jeśli chodzi o moich pracowników, wszystkich bez wyjątku już to poczyniłem. Wszystkiego dobrego na święta. Przede wszystkim spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. Zapraszam na wszystkie imprezy, które jeszcze będą się odbywać. Tak jak mówiłem, nasze tradycyjne makówki, później sesja karolinkowa, która chciałbym, żeby także była sesją roboczą. Rozmawiałem tutaj z panią naczelnik, panią Elżbietą. Jeżeli państwo pozwolicie, to także na tej sesji chcielibyśmy przegłosować jedną rzecz, która będzie ważna, związana będzie z podatkami. Jeżeli, także dziękuję. Można się włączyć, bo rzeczywiście pan burmistrz tutaj mówi o tej sesji roboczej i ja bym miał taką propozycję, żeby ta sesja robocza odbyła się 28 grudnia o godzinie 15. No tak poddaję to pod dyskusję, bo wiemy, że jeżeli to jest w tym samym dniu, to później to jest taka troszeczkę czasami nerwowa sytuacja, że nie do końca można wyliczyć całego czasu trwania posiedzenia Rady, a sesja karolinkowa jest o stałej godzinie się rozpoczyna. I jak... Przepraszam, wszedłem w obszar prac. Ja już... Ale dobrze, no, jak pan powiedział, to ja chcę to już kanalizować. Proszę państwa, życie cały czas to urzędnicze płynie, w związku z tym dobrze by było, gdybyśmy jednak mogli to wszystko, co trzeba, żebyśmy po prostu przyjęli. Także dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ja proponuję 5 minut przerwy, tak na szybko, jeżeli można, bo już tutaj mamy jakiś dosyć długi czas za sobą obradowania. Ogłaszam 5-minutową przerwę.
Wznawiam obrady Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach po przerwie. Proszę o potwierdzenie kworum. Obecnych 16 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedowania kolejnych projektów uchwał. Kolejny projekt uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Czy są jakieś pytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze w 2023 roku. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 51 przez 485 przez 22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały dotyczy w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr 35 przez 393 przez 17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 roku, pozycja 3008 z późniejszymi zmianami. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie Zwałów w obrębie Dybieńsko. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?
Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały dotyczy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka Leszczyny, obejmującego obszar w rejonie węzła autostrady A1 w obrębie Bełk-Stanowice. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 15 radnych za przyjęciem uchwały. Jeden głos brak głosu. Jest za. 15 głosów na tabletach, jeden głos w sposób tradycyjny. 16 głosów za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 48/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasta Czerwionka Leszczyny. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 52/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczyna z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługiem lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka Leszczyny z późniejszymi zmianami. Czy są jakieś pytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany treści uchwały numer 38/412/21 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczyna z dnia 15 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej. Czy są jakieś uwagi, pytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 16 radnych, 16 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt dotyczący procedowania projektów uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu dotyczącego informacji na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej. Informacje otrzymali Państwo radni również w wersji papierowej. Czy są uwagi, zapytania do tej informacji? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo Państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne głosy. Proszę o zgłaszanie wolnych głosów. To ja może w wolnych głosach, jeżeli Państwo pozwolicie. Ale to ja już zacząłem. Ja chciałbym się odnieść tutaj do wydarzenia, które miało miejsce ostatni weekend w Palowicach. Jest z nami pani sołtys, pani Dominika Baranowicz.
Bardzo pani dziękujemy. Ja się przyłączam do tych podziękowań, które tu już wyraził pan burmistrz, wyraził pan Artur Sola jako przewodniczący klubu. Rzeczywiście to wydarzenie pokazało, jak można wspólnie dużo zrobić, połącząc siły wszystkich organizacji i tylu ludzi chcących coś dla środowiska zrobić. Dziękuję bardzo za to wydarzenie. To wydarzenie naprawdę świetnie się wpisało w scenariusz Sołectwa Palowice. Bardzo dziękujemy. Radny Gabriel Breguba, udzielam panu głosu, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Ja mam takie pytanie. Chciałem się dowiedzieć, jak się potoczą losy uchwały odnośnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania w Przegędzy, która została uchwalona 28 października i no, jest rozstrzygnięcie wojewody. Więc moi mieszkańcy mają pytanie, dzwonili do mnie dzisiaj rano, czy po prostu będzie ponowne wyłożenie, dyskusja publiczna, czy może gmina odwoła się do sądu. Także no, muszę mieszkańcom przekazać coś. Dziękuję bardzo. Mikrofon. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na dzień dzisiejszy musimy przede wszystkim, znaczy przeanalizowaliśmy już oczywiście rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewoda tam zgłosił zastrzeżenia co do strefy kontrolowanej gazociągu i my musimy po prostu tą sprawę wyjaśnić z gestorem sieci. Więc w tym tygodniu, prawdopodobnie jutro wyjdzie pismo do gestora sieci i w zależności od tego, jaką odpowiedź dostaniemy, poznamy zakres zmiany, którą musimy wprowadzić ewentualnie w projekcie uchwały. Natomiast pozostałych punktów z rozstrzygnięcia nadzorczego no niewątpliwie ponowimy wyłożenie, ponieważ brakowało symbolu w jednym miejscu. Więc wyłożenie będzie ponowione, tylko nie wiemy jeszcze w jakim zakresie, bo to również będzie wynikało z tego, jaką odpowiedź dostaniemy od gestora sieci. W związku z czym wyłożenie prawdopodobnie będzie no na 99%, natomiast nie wiem, czy w części, czy w całości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos w wolnych głosach? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejna sesja zwyczajna. I tutaj powstało taki dwugłos, jak pan burmistrz mówił o tym terminie tej sesji. Po konsultacji z radnymi w trakcie przerwy pozostawiam w mocy tutaj propozycję pana burmistrza. Ta sesja będzie 29 grudnia. Tak przeważyły głosy, żeby jednak to zrobić w jednym terminie. Proponuję, żeby była o 12.30. O 14.00 mamy sesję karolinkową. Pozostajemy w jednym terminie z sesji część roboczej i części karolinkowej. No i oczywiście sesja karolinkowa, na którą wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Zaproszenia już myślę, że dotarły do wszystkich. Również zostały wysłane pocztą mailową, został wysłany harmonogram terminów sesji na przyszły rok, na rok 2023. Tutaj ten terminarz, w jaki sposób są głosy do tego terminarzu dotyczącego miesiąca stycznia. Ja bym tutaj w tym momencie ten termin styczniowy zostawił w zawieszeniu i w zależności od potrzeb, bo tam jest propozycja 20 bodajże 7 stycznia w tym terminarzu. I w zależności od potrzeb, jeżeli będzie na tyle jakichś projektów uchwał, że będzie trzeba tą sesję zwoływać, to ją zwołamy, a jeżeli po prostu ten styczeń nie będzie wymagał od nas takiego sesyjnego posiedzenia, to przełożymy na pierwszy tydzień lutego. Także zostawmy to na razie w takim zawieszeniu. Ja gdzieś w połowie stycznia będę miał już informację, czy tą sesję trzeba zrobić, zwołać w tym styczniu, czy ją przeniesiemy na pierwszy tydzień lutego. Jest to spowodowane z okresem ferii zimowych, między innymi.
Także to odnośnie tego terminarzu, tych terminów sesji na rok 2023. I w tym momencie ja pozwolę sobie, drodzy Państwo, w związku, że jesteśmy w okresie przedświątecznym, złożyć Wam, Szanowni Radni, złożyć pracownikom urzędu, jak również wszystkim mieszkańcom, którzy są z nami, najszczersze życzenia zdrowych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, jak również pełnego optymizmu, pełnego dalszego funkcjonowania w roku 2023, żeby te wszystkie sprawy, które żeśmy ostatnich latach przechodziły, po prostu już doczekały się rozsądnego zakończenia, żebyśmy po prostu mogli już wrócić do normalnego funkcjonowania. Także zdrowych, radosnych świąt i wszystkiego dobrego w następnym roku. My tutaj mamy jeszcze opłatek przygotowany. Jest tutaj stroik świąteczny, ale jesteśmy w takim pomieszczeniu, gdzie mamy zabezpieczenie PEPOSZ i zgodnie z instrukcją nie można tu otwartego ognia, stąd nie ma zapalonych świec. Także ten proszę, ja bym miał taką prośbę, żeby czy pani Sylwia tutaj wzięła i rozdała opłatę. I na tym ogłaszam zakończenie posiedzenia dzisiejszego sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Dziękuję bardzo wszystkim za udział. Dziękuję za dyskusję, za głosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.